co mówi Pan. Jakże jesteś piękna, przyjaciółko moja. Jesteśmy w Trzebinie, gdzie znajduje się Centrum Wolontariatu Misyjnego Salwator, a także siedziba Fundacji imienia Heleny Kmieć. Dzisiaj gościmy bardzo wyjątkowego gościa, księdza Jakuba Trzupka, salwatorianina, a także misjonarza, który posługuje na co dzień w Sosokotle. Sosokotle, które znajduje się w Meksyku. ¿Cómo está, padre? Gracias a Dios, muy bien. Padre. Bo tak będę się do Padre zwracać, to jest dokładnie to, co Padre na co dzień słyszy, prawda? Jak najbardziej, por supuesto. Padre, ponieważ dzisiaj tutaj jesteśmy po to, żeby porozmawiać o Helence między innymi. Pierwsze pytanie, kim była dla Padre Helenka? I tutaj doprecyzuję od razu, może Padre opowiedzieć, jak się poznaliście. I też chodzi mi trochę o to, jak wyglądała wasza relacja. Ja bym powiedział takim można powiedzieć, no, meksykańskim, hiszpańskim słowem mi amiga. Chociaż nie odpowiada to do końca taka definicja mi amiga, polskiemu przyjaciółka czy koleżanka. Myślę, że na pewno była kimś więcej niż koleżanką. Niemniej jednak na pewno nie mieliśmy takiej relacji przyjaźni głębokiej, ponieważ to też był bardzo krótki czas, w którym ja miałem okazję ją poznać, czy chociażby właśnie dzielić z nią czas podczas pielgrzymek, podczas forum młodych, czy to też podczas też wspólnych wyjazdów z wolontariatem. Niemniej jednak mi amiga, to słowo bardzo, bardzo mi się podoba, też z takim akcentem meksykańskim, hiszpańskim, ponieważ określa też taką bliskość osoby, która jest, ale też która inspiruje. I przede wszystkim dla mnie Helenka, żeby nie odpowiedzieć tak książkowo, definicyjnie, świadkiem, była tak naprawdę osobą, która motywowała, bardzo inspirująca, bardzo też taka tajemnicza, z drugiej strony decydowana osoba, która inspirowała, ale też która potrafiła pozwolić, żeby siebie prowadzić. Chociażby właśnie podczas tych momentów, kiedy dzieliliśmy wspólnie odpowiedzialność za grupę muzyczną podczas pielgrzymki, ale o tym za chwileczkę jeszcze. Pierwszy moment tak naprawdę mojego świadomego spotkania i rozmowy i tak naprawdę jakiejś interreakcji z Helenką miał miejsce właśnie tutaj w Trzebini, dlatego też to miejsce jest dla mnie szczególne, podczas święceń diakonatu w maju 2012 roku. Wiele o Helence słyszałem, też na pewno minęliśmy się na korytarzach, czy też podczas forum, podczas sympozjum misyjnego. Niemniej jednak nie miałem okazji zamienić z nią czy słowa, czy jakiejś dłuższej wymiany zdań. Tutaj, co mnie zdziwiło niesamowicie, że Helenka przyszła z kwiatami w dniu moich święceń jako diakon i podziękowała za posługę, podziękowała za moją misję, za to, co robię. I to było dla mnie takie naprawdę bardzo miłe, bardzo takim pięknym zaskoczeniem, ponieważ na te święcenia diakonatu ja też nie zapraszałem wiele osób z rodziny, tak naprawdę przyjechało około 7-8 osób.
Jej obecność tak naprawdę była taką wielką niespodzianką, światłem, ale też taką świadomością, takim wzmocnieniem świadomości, kim ja jestem dla Pana Boga, ale też dla osób, które mnie otaczają. I od tego pierwszego spotkania nasza relacja oczywiście była bardziej częsta, bardziej zaczęła, można powiedzieć, zaczęła tak jakby dawać obfitsze owoce, nie tylko współpracy, ale też poprzez spotkanie, poprzez te momenty, które mogliśmy wspólnie przeżyć. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie była, można powiedzieć, taka relacja, że pisaliśmy, że cały czas wymiana wiadomości. Niemniej jednak związana głównie z naszymi salwatoryńskimi dziełami, czy też i prywatnymi odwiedzinami podczas spotkania wolontariatu misyjnego w moim domu rodzinnym. Jak rozmawialiśmy wcześniej, padre wspomniał, że słyszał o Helence, zanim ją poznał. Co było takiego wyjątkowego w tej dziewczynie, że tak dała się zapamiętać? Co było takiego wyjątkowego? O czym padre słyszał? Słyszałem od współbraci. Oczywiście dzieliliśmy się informacjami na temat naszych spotkań misyjnych, między innymi wolontariatu misyjnego. I dzieliliśmy się też jako współbracia radościami, tym, co było też czasami trudniejsze podczas spotkań. I pamiętam, że wtedy współbracia, którzy byli na spotkaniu w lutym 2012 roku, powiedzieli właśnie, że bardzo wiele osób nowych przyjechało na spotkanie wolontariatu. Między innymi wspominali głos Helenki, wspominali Helenkę, która miała piękny głos i tak naprawdę wszystkich zachwycała podczas śpiewu, czy na adoracji, czy podczas wspólnych momentów uwielbienia. I gdy doszło do spotkania, też słyszałem chociażby właśnie jej śpiew wspólnie z Magdaleną Kanią, wspólnie z innymi wolontariuszami. Oczywiście ona się wybijała zawsze. Było to takim naprawdę bardzo pięknym potwierdzeniem. I chociażby właśnie też ta akcja we Wrocławiu na dworcu, no to też było coś takiego, co pokazało pasję Helenki w kierunku śpiewu, ale też pasję, która tak naprawdę zaraża innych. Teraz odniosę się do książki, która została napisana kilka miesięcy po śmierci Helenki. Mowa tutaj o Helena, misja możliwa. Mówił padre, że zapamiętał ją jako bardzo odważną i pewną siebie. W jaki sposób objawiała się ta odwaga i ta pewność siebie? Mógłby się ksiądz podzielić z tym? To, co zaprezentowała Helenka w Wrocławiu, to było takim zwieńczeniem tego, co pokazywała wcześniej w bardzo wielu okazjach. W Wrocławiu oczywiście całe to wydarzenie związane było z taką troszeczkę też niepewnością, ponieważ mieliśmy dosyć młodą grupę wolontariuszy, czy też młodzieży tak naprawdę z Milicza, która uczestniczyła w warsztacie misyjnym, którego celem było też poznanie misji, ale też nowa ewangelizacja. I tam też to, co zaryzykowaliśmy, właśnie to był ten flashmob w Wrocławiu. Niemniej jednak było po drodze troszeczkę stresu związanego z pozwoleniami, też można powiedzieć z obawą, jak będą reagowali ludzie, ale na pewno tutaj Helenka i przede wszystkim jej odwaga. Tak naprawdę jej nie interesowało, czy będzie śpiewała czy w operze, czy na dworcu, czy na forum. Tak naprawdę ona była zdecydowana, aby w tym uczestniczyć i to też na pewno dało odwagę tej młodej grupie młodzieży, która uczestniczyła w warsztacie, przede wszystkim jej śpiew, ale też zdecydowanie jedziemy tam i robimy tą akcję dla Pana Boga. Zaobserwowałem, że podczas pielgrzymek, między innymi z Bielska do Częstochowy, Helenka też miała bardzo mocno zdefiniowane gusty, jakby to wyjaśnić. Tak naprawdę wiedziała, czego chciała. I też była zdecydowana w tych momentach, w których czuła się specjalistką, chociażby właśnie przygotowanie konkretnych śpiewów na mszę świętą. Ja wiedziałem, że Helenka podczas takiego dnia, gdy wspominamy taką tajemnicę czy wspomnienie, ona będzie wiedziała, co zaśpiewać, ale też tak naprawdę jaką piosenkę wybrać odpowiednią do danego momentu. I dla mnie też tak
takim świadectwem tego, że była, że ona była osobą zdecydowaną, wiedziała tak naprawdę, czego chciała. Nie była, można powiedzieć, tak jakby połowiczna, a być może tak, być może to. Proste rzeczy, nawet propozycja właśnie zjedzenia czegoś, prostych rzeczy, batonika, czy poczęstowania się czymś. Jeżeli na coś nie miała ochoty, tak naprawdę od razu o tym mówiła. Widziałem, że tak naprawdę ta decyzja, ta zdolność do decyzji, do takich konkretnych decyzji, była czymś, co też ona przejawiała w swoim projekcie życia, ponieważ skończone studia inżyniera, później też projekt, aby wyjechać na jedne misje, konkretne misje, trzecie misje, którą była misja między innymi w Boliwii. To wszystko miała tak naprawdę dobrze poukładane, nie tracąc przy tym wszystkim entuzjazmu, radości i też tak naprawdę piękna codziennego życia według wiary. Padre, jeszcze dopytam, bo tutaj mowa o muzyce, o śpiewie. Byliście razem na pielgrzymce. Czy to właśnie muzyka była czymś, co was zjednało, czymś, co było waszą wspólną pasją, co sprawiło, że nawiązaliście taką, a nie inną relację? Na pewno muzyka i też dbałość o to, aby uczestnicy pielgrzymki mogli tak naprawdę cieszyć się dobrą muzyką, nie kakofonią, przede wszystkim dobrą muzyką, która też prowadzi na spotkanie z Panem Bogiem, ale którą też tak naprawdę można się nacieszyć. To oczywiście też związane było z wcześniejszym przyjazdem Helenki do naszej parafii, na Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w centrum. Zawsze był to przyjazd jeden dzień wcześniej, po to, aby przygotować też, dograć momenty śpiewów. Oczywiście śpiewniczek był zawsze wcześniej przygotowany i też zorganizować całą logistykę związaną z próbami, czy też z momentami, w których jest możliwość przećwiczenia tych śpiewów. I wyglądało to tak, że dochodziliśmy na pewien etap, patrzymy, jest godzina 7:30, próba chóru. Próba chóru, oczywiście Helenka dowodziła próbą chóru i osoby zainteresowane przychodziły. Ona im dawała też bardzo dobrą motywację, ja oczywiście też zawsze starałem się na tych próbach być. Niemniej jednak to było takie wielkie zaufanie i wielka radość móc widzieć, jak Helenka też angażuje inne osoby do śpiewu i w jaki sposób oni tym śpiewem się cieszą. Miał ksiądz okazję widzieć Helenkę w bardzo różnych miejscach, w różnych sytuacjach, na przykład właśnie na pielgrzymce, na spotkaniach wolontariatu, na forum. Są to miejsca, które łączy Kościół. Czy mógłby ksiądz powiedzieć, jak w jego ocenie, jak jego zdaniem wyglądała relacja Helenki z Panem Bogiem? Myślę, że była to taka relacja dziecięcej prostoty. Dziecka, które tak naprawdę powierza Panu Bogu wszystko, w momentach zmęczenia szuka przestrzeni ciszy po to, aby odpocząć, najzwyczajniej odpocząć, porozmawiać z Panem Bogiem w myślach, przemyśleć pewne rzeczy, pokontemplować, ponieważ widziałem też, że po pewnych etapach pielgrzymki ona siadała gdzieś tam z boku, nie szukała, można powiedzieć, być może gwaru tłumu, umiała znaleźć ten moment ciszy po to, aby odpocząć, aby zregenerować siły i później z radością być bardzo blisko innych, ponieważ była bardzo bliską też osobą. Podchodziła, pytała, też umiała się dzielić tak naprawdę tym, co sama przeżywała, ale też umiała wyciągać informacje, to jest ciekawe też, że umiała wyciągać informacje od innych, pytać, prowokować do pytań. Z mojej obserwacji relację, którą Helenka miała z Panem Bogiem, była tak naprawdę relacją dziecięcej ufności do Pana Boga, ale też zawierzenia Jemu wszystkiego. Każdego projektu, spotkania, myślę, że z Nim nie miała najmniejszych obaw i przeżyć. I też to potwierdza całe jej życie. Sam Padre jest misjonarzem w Meksyku. No tutaj rozmawiamy dużo o wolontariacie. Helenka była wolontariuszką. I tutaj takie pytanie, co jest celem wolontariatu? Bo myślę, że pomaganie jest sztuką, jest czymś bardzo trudnym. Mógłby ksiądz powiedzieć, co jest takim głównym celem wolontariatu? Tutaj myślę, że musimy rozdzielić te dwie rzeczy. Wolontariat takim najszerszym tego słowa znaczeniu. Myślę, że jest tym, co tak naprawdę daje pełnię człowiekowi
i też sprawia, że czujemy się dobrze. Dzisiaj możemy obserwować w Europie czy w wielu miejscach tak naprawdę istnieją różnego rodzaju wolontariaty i te wolontariaty mają na celu przede wszystkim pomoc, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Są wolontariusze, którzy pomagają w organizacji żywności, zbiórek różnego rodzaju, w pomocy humanitarnej, społecznej, w organizacji Światowych Dni Młodzieży i wolontariatów jest bardzo dużo. Niemniej jednak wolontariat misyjny Salvatore o tyle jest inny od pozostałych wolontariatów, że jest to wolontariat chrześcijański, że jest to wolontariat, który ma Pana Boga w centrum i to ta służba tak naprawdę ma wymiar spotkania z Panem Bogiem, ale też służenie drugiemu człowiekowi oczywiście przynosi niebywałe korzyści. Przede wszystkim dzieląc się wiarą, wolontariusze sami ją otrzymują i dając, ubogacają siebie. Dlatego też celem wolontariatu jest przede wszystkim taki integralny rozwój każdej osoby, człowieka, który posiada jakieś doświadczenie, chociażby właśnie skończył studia, czy też jest w trakcie studiów, informatyka, medycyna, czy inne kierunki i tak naprawdę ma okazję zastosować, czy użyć tej swojej wiedzy, tak jak mówił też błogosławiony ojciec Jordan, żeby nie być taką zamkniętą biblioteką, ale przede wszystkim dać siebie, swoje talenty, swoje umiejętności. Czasami mogą być niewielkie, tak ktoś rozpoznaje, ale w spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywa je. I to tak naprawdę też jest idea i charakterystyka wolontariatu. Dać siebie po to, aby jeszcze bardziej siebie ubogacić. Dać siebie innym, aby jeszcze więcej otrzymać. Czy w odczuciu Padre Helenka była właśnie taką wolontariuszką, dojrzałą wolontariuszką tak, do tego, na żeby pewno, posługiwać? Na pewno. Sam fakt też jej takiego bardzo dojrzałego i profesjonalnego przygotowania do praktycznie każdego wolontariatu, począwszy od bliższego wyjazdu na Węgry. Sam fakt właśnie współbraci, którzy dzielili się też doświadczeniami, czy też wrażeniami z jej pobytu i też całej tej grupy, która jej towarzyszyła, że tak naprawdę to był piękny czas, dobrze przygotowany, włożony multum pracy, bardzo wiele pracy, godzin tak naprawdę, przygotowanie wcześniejsze do tych dwóch czy trzech tygodni, do prowadzenia kolonii, do prowadzenia spotkań z dziećmi, później też w Zambii, praktycznie blisko roczny pobyt. To tak naprawdę jest niezwykły wysiłek, ale też niezwykła odpowiedzialność, ponieważ na wolontariat nie jedzie byle kto. Mimo, że wiele osób jest zapisanych do wolontariatu, po przejściu pewnej weryfikacji, po przejściu pewnego tak naprawdę filtra, jadą te osoby, które tak naprawdę są zdecydowane, wiedzą czego chcą, mają program i też tak naprawdę wykazują pewną dojrzałość duchową, emocjonalną, osobistą. Także myślę, że na pewno Helenka była przygotowana do każdej z tych prób i tak naprawdę była w sposób bardzo dobrze zorganizowana, przygotowując się do tych wyjazdów. Ponownie odniosę się do książki Helena, misja możliwa. Mam tutaj cytat ojca i pozwolę sobie przeczytać. Wydaje mi się, że to było zrządzenie losu, z przyzwoleniem Pana Boga. Ale nie po to, żeby coś rozbić czy ograniczyć, ale po to, żeby zasiane kilka lat temu ziarno, które dojrzało w Helence, teraz w pełni się odrodziło. Bardzo piękny cytat, dlatego sobie go zapisałam. Czy nadal ksiądz tak uważa, czy z perspektywy lat coś się zmieniło? Jak ksiądz wspomina śmierć Helenki? Tak, na pewno. Sam moment śmierci Helenki wspominam z wielkim smutkiem i gdzieś tak naprawdę z wielkimi emocjami, ponieważ jak się dowiedziałem, to tak naprawdę nawet nie mogłem ustać na nogach. To był taki naprawdę moment bardzo, bardzo szokujący dla mnie. To było coś naprawdę bardzo, bardzo trudnego. Pamiętam, że wtedy wszystkie zajęcia, które miałem jeszcze po południu, ponieważ dowiedziałem się o śmierci gdzieś w godzinach porannych, tak naprawdę nie miałem sił, aby cokolwiek zrobić. Wszystkie tak naprawdę zajęcia, które miałem gdzieś tam po południu, odwołałem, ponieważ nie byłem emocjonalnie w stanie tak naprawdę spotkać się z ludźmi, po prostu rozmawiać z nimi, dawać im też nadzieję czy siły, wiedząc właśnie o śmierci Helenki. A dzisiaj z perspektywy czasu
widzę tak naprawdę to, co się ewangelicznie mówi, że ziarno zasiane, jeżeli nie obumrze, nie przynosi plonu i wręcz przeciwnie, jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I rzeczywiście tak jest. Widać to chociażby poprzez dzieła wolontariatu, poprzez dzieła tak naprawdę zainspirowane działalnością Helenki, jej osobą, jej misją, jej szczerością, tym wszystkim, co ona dała też chociażby właśnie Kościołowi czy wspólnocie wolontariatu poprzez całe swoje życie. Także dzisiaj z perspektywy czasu, po tych kilku latach, które mijają też od jej śmierci, myślę, że nadal jest wielką inspiracją. Nadal wiele osób pyta się, kim ona była, kim była ta Helenka. I odnajdując właśnie, spotykając się z nią, spotykając się z jej życiorysem, tak naprawdę mówią, wow, to jest ktoś niesamowity. Naprawdę warto po prostu poznać ją bliżej, ale też zainspirować się nią. Mówi Padre bardzo dużo o różnych owocach, o właśnie tym ziarnie, które zostało zasiane i teraz zbieramy jakieś plony. Czy uważa ksiądz, że szczególnie teraz z perspektywy lat, to całe wydarzenie, śmierć Helenki, wpłynęła w jakiś sposób na dzisiejszych wolontariuszy? Czy zmieniło to ich postrzeganie wyjazdów misyjnych? Czy to miało wpływ? Na pewno. Sam fakt tego, że na pierwsze spotkanie zaraz bezpośrednio po śmierci Helenki, pamiętam, zgłosiło się bardzo wiele osób. Nie pamiętam już dokładnie liczby, ale praktycznie to była podwójna liczba wolontariuszy, którzy normalnie się zgłaszają na spotkania. To było raz, ale też trzeba też pamiętać o tym, że tak jak mówi też przysłowie, nie wiem, czy to możemy zastosować w przypadku Helenki, ale myślę, że tak, że świadectwo i krew też męczenników zawsze daje dobre owoce i też można być nasieniem tak naprawdę dla wzrostu wiary. I też na pewno jej świadectwo, na pewno jej poświęcenie zmotywowało bardzo wiele osób, które zaczęły się pytać, jeżeli taka młoda dziewczyna tak naprawdę jest zdolna do tego, aby poświęcić swój czas, swoją energię, swoje siły po to, aby służyć też Panu Bogu, służyć drugiemu człowiekowi w sposób tak naprawdę bezinteresowny. Co ja mogę zrobić? Tak naprawdę ja mogę zrobić, aby potwierdzić tą moją wiarę. Ale też spróbować, sprawdzić samego siebie, ponieważ sam fakt przynależenia do wolontariatu jest takim tak naprawdę sprawdzianem samego siebie. I jej śmierć na pewno zmobilizowała bardzo wiele osób do zadania sobie pytania, jaki jest cel mojego życia, tak naprawdę po co ja żyję, do czego mi służy to wszystko, co robię, czy studia, czy tak naprawdę projektowanie mojego życia. I sam wolontariat jest tak naprawdę dobrą okazją do sprawdzenia tego, kim naprawdę jesteśmy. To, co wydarzyło się w Boliwii, jest nie tylko smutnym wspomnieniem, ale przede wszystkim jest niesamowitą motywacją dla wielu osób, które chcą spróbować przygody misyjnej. I dzisiaj możemy zobaczyć, że bardzo wiele dzieł, tak naprawdę bardzo wiele inicjatyw jest rozpoczynanych przez samych wolontariuszy. Tak naprawdę po kilku latach, jak mogę zobaczyć, że już jestem zdezorientowany, ponieważ inicjatyw, dzieł i pomysłów jest tyle, że wymyka się to spod kontroli, ale każdy z tych dzieł tak naprawdę jest hołdem, ale też hołdem oddanym Helence, ale przede wszystkim ze sposobem na to, aby pokazywać też innym miłość Pana Boga, prowadzić ich do Niego i żyć w sposób autentyczny, z pasją, z radością, z odwagą. Dużo Padre wspomina o inspiracji, o zarażaniu dobrem, o zarażaniu swoją osobowością poprzez Helenkę. Czy mógłby ksiądz tak w konkrecie określić kilka takich cech, wartości, postaw reprezentowanych za życia przez Helenkę, które w tym momencie księdza zdaniem byłyby czymś godnym naśladowania, czymś właśnie takim bardzo inspirującym, co chcielibyśmy zostawić, co chcielibyśmy tutaj promować? Na pewno jest to kilka takich cech charakterystycznych. Przede wszystkim życie wiarą, ale też odwaga do przyznania się do tej wiary wobec ludzi.
wobec tych, którzy tak naprawdę z nami się spotykają, czy w pracy, czy na uniwersytecie, czy tak naprawdę w świecie, który dzisiaj nas otacza, to Helenka tak naprawdę umiała pokazać. Dla niej wiara była nie tylko dodatkiem do życia, ale tak naprawdę sposobem na żyć. Nic temu życiu tak naprawdę osobistemu, czy też karierze zawodowej, profesjonalnej nie ujmując. Później też zdecydowanie Helenka wiedziała, czego chciała. Dobrze przemyślany projekt życia, powierzony też Panu Bogu. Sam przebieg jej życia, gdy się czyta też nawet jej biografię, można zdać sobie sprawę, że ta dziewczyna tak naprawdę wiedziała, czego chciała. Te rzeczy, które już zrealizowała, miała poukładane, miała kolejne w planach. I ten plan też pokazywał kolejną rzecz, którą odkrywam w Helence. Dobre wykorzystanie czasu, które Pan Bóg nam daje. Czasami przeżywamy kolejne dni, miesiące naszego życia i mamy poczucie, ach, być może ten czas był zmarnowany, być może ten czas nie wykorzystaliśmy dobrze. Myślę, że u niej takiego czasu nie było, ponieważ wykorzystywała każdy czas, każdy moment po to, aby wycisnąć soki z życia i rzeczywiście to życie, które mamy, tak bardzo krótkie, tak bardzo krótkie, samo jej życie to pokazuje, wykorzystała na maks. Nie chodzi też o to, żeby mieć taki, można powiedzieć, harmonogram dopięty na tip-top, ale też, żeby cieszyć się tym życiem, spotkaniem z drugim człowiekiem, relacją. I myślę, że to jest to, czego można się nauczyć od Helenki. Teraz jak Padre mówił, to przypomniałam sobie, że wspominał kiedyś ojciec o życzeniach od Helenki, w których właśnie było chyba coś podobnego, prawda? Tak, o tym, żeby tak, wykorzystywać jakby całą resztę tego czasu, który został, tak? Tak, to prawda. Mógłby ksiądz coś przypomnieć o tej zazwyczaj sytuacji? Posyłamy sobie takie standardowe życzenia wesołych świąt, czy wszystkiego najlepszego na urodziny, czy na imieniny. Helenka miała takie specyficzne też życzenia, które pobudzały, dawały do myślenia. Między innymi jednego roku wysłała mi życzenia, abym każdy z dni, i tam policzyła od ile jest dni, i godzin roku, wyszło tam koło chyba 7 czy 8 tysięcy. 8 tysięcy z hakiem, abym wykorzystał, abym przeżył dobrze i wykorzystał właśnie, ciesząc się życiem, ofiarując go też Panu Bogu. I to tak naprawdę niesamowicie też motywuje, zmienia tok myślenia. Mam 8 tysięcy ponad godzin w roku, jak ja wykorzystuję te godziny? Większość pewno, nie wiem, może 1/3 na spanie. Myślę, że to sporo. To sporo, może mniej. 1/3 na... I pozostałe rzeczy, tak naprawdę w jaki sposób to życie wykorzystuje i też te momenty, które summa summarum później najważniejszych jest niewiele. To ja tylko wspomnę tutaj w tym momencie, że właśnie w tej książce, do której się dzisiaj odnosiliśmy, również jest zacytowany wiersz, który jest Padre autorstwa, tak? Już prawie zapomniałem. On właśnie tak spodziewam się, że pewnie byłby w stanie Padre się z nami nim podzielić, czy nie? Nie ma szans. Także w takim razie polecam przeczytanie książki Helena Misja Możliwa. Tam można faktycznie ten wiersz przeczytać. A ja w takim razie przejdę. To nawet nie tyle jest taki wiersz, tylko takie podziękowanie Panu Bogu za Helenkę, za jej przykład życia. Przede wszystkim ten moment śmierci był taki bardzo mocny też dla mnie. I też sama też takie poczucie wdzięczności za jej życie zmobilizowało mnie do tego właśnie, aby napisać ten wiersz w formie modlitwy podziękowania Panu Bogu za nią. I też takiej motywacji, aby zawsze była tym światełkiem, które prowadzi oczywiście do największego świata, którym jest Pan Bóg. Minęło kilka lat od śmierci Helenki. Kojarzę, że początkowo Padre apelował do świata, do swoich współbraci, żeby Helenka została świętą z powodu śmierci męczeńskiej. Później, gdy emocje opadły, gdy pojawiły się różne fakty dotyczące tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło, pojawiły się nowe głosy, a ta śmierć męczeńska została gdzieś tam wykluczona. Natomiast pojawiły się głosy, które mówiły o tym, że być może Helenka stanie się przyszłą świętą,
ale nie z powodu śmierci męczeńskiej, a z powodu tego, jak żyła, z powodu postawy i świadectwa swojego życia. Czy mógłby ksiądz się z nami podzielić tym, jak widzi Helenkę jako świętą? Czy sobie Padre wyobrażał ją jako świętą? A jeśli już zostanie tą świętą, to czyją patronką mogłaby zostać? Jaką świętą by była? Oj, nie zastanawiałem się, ale myślę, że jakby miała być świętą, to od takiego dobrego wykorzystania czasu. Od dobrego wykorzystania czasu i od ofiarowania talentów na chwałę Pana Boga, zwanych własnych talentów, odkrywania talentów i ofiarowania ich na służbę drugiemu człowiekowi, na większą chwałę Pana Boga. Na pewno też z perspektywy czasu, z perspektywy tych kilku lat, Helenka jawi się w pełniejszym świetle. Sam fakt tego, że wiele osób o niej mówi, wiele osób zostało zainspirowanych historią jej życia, też jej poświęceniem, też tym wszystkim, co pokazała przez swoje życie, na pewno jest czymś niezwykłym i to nie jest osoba zwykła. Dlatego inspiracją na pewno już jest. To jest pierwsza rzecz. Czy będzie świętą? Ja myślę, że tak. To jest też czas tak naprawdę, kiedy też musimy z wielką cierpliwością wsłuchiwać się w Kościół, który też tak naprawdę ma pewne narzędzia, czy też pewny czas po to, aby sprawdzić, przebadać wszelkiego rodzaju motywacje, aby przyjrzeć się, w jaki sposób życie i świętość danej osoby, w jaki sposób życie i działalność danej osoby też zainspirowała innych. I myślę, że w przeciągu tych kilku lat możemy w taki sposób ludzki zobaczyć, że spotkanie z Helenką, chociażby też fundacja, chociażby właśnie też różnego rodzaju dzieła, są owocem, dobrym owocem samego jej życia, przypieczętą, którego przypieczętowaniem oczywiście jest śmierć, w taki sposób też tragiczny, ale ja bym powiedział też w taki sposób, który został ją przygotowaną, ponieważ została zamordowana nie podczas jakiejś dyskoteki, nie podczas jakiegokolwiek spotkania, ale na misji, tam gdzie tak naprawdę miała być przygotowana. To jest dla mnie też takie potwierdzenie tego, że Helenka raz, że przez przykład tak naprawdę dobrego życia, przez przykład pięknego życia może być wzorem, ale też w sposób, w jaki to życie zakończyła. Będąc przygotowana, będąc na posterunku, tak byśmy mogli powiedzieć, i oddając tak naprawdę wszystko to, co miała, najcenniejsze swoje talenty i na potwierdzenie dla misji, dla Pana Boga, również swoje życie. Jak ksiądz widzi to, jak teraz jest prezentowana Helenka, to znaczy ta cała otoczka związana z jej osobą, to jak ją postrzegają ludzie, jak ksiądz sobie to wyobraża, jak chciałby może, żeby to wyglądało? Na pewno chciałbym, żeby to było postrzegane z perspektywy takiego dzielenia się dobrem. Żeby osoba Helenki nie była jakimś motywem do przeciągania liny, kto ją teraz promuje, tak naprawdę kto w pewien sposób chce, czy stara się o to, żeby znalazła się na ołtarzach, jak Pan Bóg pozwoli w przyszłości, czy też w pewien sposób szuka promocji samej osoby, ale chciałbym, aby każdy, kto poznaje Helenkę, był zmotywowany do tego, aby rzeczywiście poznać ją w sposób autentyczny, ale też z taką perspektywą właśnie, że dzielenia się dobrem. Jeżeli coś dobrego sami doświadczamy, to tym dobrem trzeba się dzielić. Dzisiaj też, chociażby właśnie w Kościele, czy też w różnego rodzaju stowarzyszeniach, ruchach, wolontariatach, dobro trzeba dzielić. Myślę, że jest tyle tak naprawdę negatywnych wiadomości, które czasami nas przybijają, które nas tak naprawdę zabierają nam radość, nadzieję. Czasami nieraz nie warto, wystarczy wejść na internet, czy poczytać jakieś gazety. Tyle pesymistycznych wiadomości, które odbierają radość serca, które odbierają motywację nas do życia. Dlaczego właśnie nie dzielić się takimi wiadomościami, które tą pasję i tą siłę do życia przywracają, chociażby właśnie związanymi z informacjami o Helence, promocją całej jej osoby. Dlatego dla mnie tak naprawdę cała ta otoczka
ma ten cel, dzielić dobro, podawać dobro dalej, dzielić się tą inspiracją, dla którą, dla nas, dla wielu z nas stała się Helenka. Dzielenie się dobrem, życia wiarą, odwagi w podejmowanej decyzji i przede wszystkim no, takiego czeszenia się życiem, wyciskania soku z życia. Dziękuję bardzo. Muchas gracias, padre. Con gusto. Fue un placer. Gusto es nuestro. Excelente. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Spokojnie.